Hej, ludziska, witam ponownie w Wiesławie III. Kontynuujemy naszą przygodę. Ostatnio dopłynęliśmy w miejsce daleko, właśnie, Wiesi pod Gaję. Wiesi? Wsi pod Gaję. Mój Boże. I będziemy próbowali się dostać z powrotem, żeby wykonywać quest główny. Ale na początek sprawdzimy, co jest tutaj, pod tym znakiem zapytania. Tylko, że aby to zrobić, będziemy prawdopodobnie potrzebowali tutaj odpocząć z godzinę. Shit. No jest za wesoło. Mam tutaj dużo utopców. Za dużo utopców. Co my zrobimy z tymi utopcami? Z taką ilością życia? Mogę medytować na statku? Jestem ciekawy. Może na stateczku zamedytujemy. Jedną godzinę, Geralt. Jedną godzinę. O tak, o to chodziło. Doskonale. Użyjemy jaskółki. Poczekamy, aż nam trochę życie zregeneruje. No i cóż, wyczyścimy te utopce. Zobaczymy, co one tam... czego one tam pilnują. A później, nie wiem, zobaczymy. Najprawdopodobniej będziemy robili quest główny jakiś, albo cholera wie co. Dobra, wyciągamy miecz. Jestem zaskoczony, ludziska, i zawsze byłem, jak pierwszy raz to zobaczyłem w tej grze. Ale zobaczcie, jak nasz miecz wygląda, jak go wyciągamy. Ups, użyłem jaskółki. Wszystkie runy widać na nim. Wszystkie runy. Widzicie? Czy to nie jest epickiem? Czy to nie jest epickiem? Dobra. Użyjmy quen. Znaku. Idziemy szukać przygód. O nie, to jest baba wodna. 8 level. Może być ciężko, jeżeli mam być szczery. Zawsze, jeżeli Geralt nie będzie... to jej uderzał poprawnie. Ach, cholera. No tak, baba wodna rzuca błotem w nas, co oczywiście ma wielki sens. I również się chowa pod ziemią. Co też nie jest zbyt miłe. Będziemy unikać jej ciosów. O, cholera, to będzie ciężka walka. Ona widzę, że całkiem zwinna jest, jak na babę wodną. Nie wiem, wygląda dosyć staro. Kręgosłup tutaj skrzywiony. Za dużo przed komputerem czasu spędziła. O, ładnie, podpaliliśmy ją. Ten nasz nowy miecz wymiata. O, shit. Poszedł i gni... aha, pudło. A, wybaczcie, bliska, że tutaj jest niesamowicie kreatywny komentarz z mojej strony. Ale... dopiero, kurde, wstałem. A w dodatku, nie chcę nic mówić, ale jest tak późno, że za niedługo muszę iść streamować. Więc tutaj czas mnie goni. Już od tygodnia tak mam. Odkąd zacząłem... naprawdę regularnie starać się codziennie, choćby nie wiem, co się działo, nagrać wam film, to zawsze mi czas tak goni, że są jaja. No i tak, jeszcze przypomnę, jak zwykle, autoreklama, że dzisiaj też o 19 streamuję, jak zwykle, codziennie. Dzisiaj będziemy grali chyba znowu przez chwilę Fallout Shelter i w Tifa nowego, więc zapraszam o 19 na Twitch TV Bungo 21. Dobra, to mamy z głowy, więc teraz możemy zobaczyć, co my tu mamy. Węgiel i diamentowy pył. Wow! O kurde. Kedweńska kurtka. Rękawice zabójcy. Unikat. Hello. Tego to my nie mieliśmy. I są lepsze. Okej, okay, czy one są naprawdę tak dużo lepsze? No. One są chyba... takie same jak te. Tylko z jakiegoś powodu... one po prostu są chyba naprawione. Nie wiem. I... przydałoby się tutaj włożyć runy. Dobra. Tamte pewnie będę chciał rozebrać albo coś w tym stylu. Musimy do jakiegoś kupca zajrzeć. Zobaczmy, co tutaj po drodze jeszcze możemy zrobić. No mamy tutaj kilka znaków zapytania. Problem jest taki, że ja mam za mało miejsca w ekwipunku. Więc na razie pojedziemy sobie do, na koniu. Spróbujemy coś tam sprzedać. Nawet będąc przeciążony, powinienem móc jechać na koniu. Mam nadzieję, że tak jest. Okej, mogę jechać szybko na koniu, będąc przeciążonym, co jest dobrą wiadomością. Spróbujemy do tej wsi podjechać, sprzedać coś. Może później buszujemy po okolicznych znakach zapytania, bo widzę, że tutaj dajemy radę. Jakoś nie są zbyt wysoko levelowe te potwory. Więc może ten rejon przynajmniej wyczyścimy, żeby później do niego nie musieć wracać. Przypominam, że my to robimy
100% run tej gry. Oczywiście to nie będzie 100% dosłownie, bo kilka rzeczy uda mi się przeoczyć, ale będę się starał wszystko, co zobaczę, zrobić. O, cudownie, utopce. Jeżeli byłaby taka opcja, to bym wolał z nimi nie mieć do czynienia. Potka, go, go, go. Nie panikuj, dziękuję. Ścigają mnie, co? Ścigają mnie, mędy. Mędy mnie ścigają. Mam nadzieję, że ja dobrze jadę. O mój Boże, źle jadę. Oh, fuck. Widzicie? Spieprzyłem sprawę. Dobra. Potka nie może... A nie, może. Może galopować. Okej. Okay. Proszę utopce z drogi zejść mi. Dziękuję. I... wieś będzie w tą stronę. Jak ja mogę ją przeoczyć? Dobra. Teraz. To jest kupiec. Zobaczmy, co ma na sprzedaż. Amulecik, bezoar, może żółwi kamień? No, Geralt, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Trupie zęby, kamienie nerkowe, pewne środki na niepewne czasy. O, skubaniec. Niezłe rzeczy na sprzedaż ma. Co ja mogę mu sprzedać? Właśnie, mówiąc szczerze, nie za wiele. To byśmy mogli przetopić wszystko. Gnijące mięso możemy mu sprzedać, potwierdź. Króliczą skórę, potwierdź. Ja sobie zdaję sprawę, że to można sprzedać albo wykorzystać do craftingu. W ogóle nie ma opcji sprzedaj. Rubieci nie ma. Talerz. Sprzedałem mu talerz. Drabinę. Sznurowaną. Lalki. I już nie ma pieniędzy. Ten gościu? Ale przynajmniej się trochę rubieci pozbyliśmy. Możemy z nim zagrać gwinta. Ja cały czas o tym gwincie zapominam, do jasnej cholery. To jest najgorsze. Przede wszystkim dlatego, że zsiem nim. Bardzo. Sam właściwie. Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Teraz sprzedaj mi więcej rupieci. Czy jest taka opcja? Cholera, to mówię, że... za ilości składników. Świecznik, zwykły przedmiot. Kwiaty. Sprzedajmy mu. Kałamarz, sprzedajmy. Czaszka, sprzedajmy. Kubek. Skóra śnieżnego wilka. Końska skóra. Cholera, ile ja tego na... gromadziłem. Okej. Okay. I teraz tak, chcę, żeby facet mi... nie usunął ulepszenie, tylko rozebrał niektóre rzeczy. Bo musimy tutaj wstapić kilka orenów. W to. Rozwiązanie części. Okej. Okay. Okay. Ta. Wiem, jak to działa. Nie musisz mi tłumaczyć gro. A więc tak. Wojskowa skórzana kurtka. Wiedźmiński. Rynsztunek. Na pewno to możesz mieć rozłożyć na części. Rozwiązanie części. Okej. Okay. To. Potwierdź. Sztaba ciemnej stali. Okej. Okay. Zastanawiam się, czy co chcę rozbijać. Chyba tak. Możliwe, że to jest błąd, ale mogę to zbudować sobie kiedykolwiek będę chciał. To... pasujący gameplay. Buty tropiciela również. To, okej. Okay. I teraz mu sprzedamy resztę rupieci. Żeby tutaj się odbić. O kurde, to było drogie. Holy shit, no dobra. Czy ja chcę, żeby coś mi zrobił? Możemy zrobić sobie nowe bełty i tak dalej. Możemy zrobić sobie buty. Okazuje się, że lepsze.
Obozy kawalerzysty są na przykład tych, których teraz mamy. Możemy jakieś miecze przyzrobić. Poziom 13 wymagany, 37, pierwszy. Czyli nie możemy. Kurtkę lepszą. Możemy kedwieńską kurtkę zrobić, która jest lepsza. Którą możemy ubrać na poziom 3. Trzonek. No powiem wam, że ja tak sobie. Spodnie. Nie mam żadnego schematu na spodnie, poważnie? Nie, są. Minus 7 na 9 level i na 18. Więc tutaj właściwie by mnie nic nie interesowało. Bywaj. W tym momencie. Możemy naostrzyć broń. Moglibyśmy też naprawić broń. Pancerz, ale... Ja się tego robić nie będę. Dobra, możemy stąd spadać. Chyba, że jeszcze czegoś nie mieliśmy zabranego z tablicy. Z ogłoszeniami. Stary miłko oszalał. Cisza po zmroku. Trzymać się z dala od wilkastrzyków. Roboty szukam. I rozałka. Chyba nic nowego nie mieliśmy. Dobra, więc teraz znaki zapytania okoliczne. Chcę sprawdzić. Tu mamy pierwsze dwa po drodze. Gdzie jest mój kuń? Płotka, goddammit. Słuchaj się pana, Płotka, jak ty to zrobiłaś? Nawet nie chcę wiedzieć. Wow, mogę na nią wsiąść teraz. Podjedziesz do mnie? Płoteczko? Chyba nie jest to tak daleko, więc mogę tam pobiec, tylko że... Lepiej bym się czuł, gdyby była jednak ze mną, Płotka. Bo może na koniu byśmy coś załatwili. Już przydałoby się, kurczę, te oleje porobić. To są psy, widzę. Wilki właściwie, piąte levele. Czy jest opcja, to wolę ich nie ruszać. A tutaj co jest? Dezerterzy. Okej. Dezerterzy nie będą stanowili jakiegoś problemu cholernego. Wow, gdybym jeszcze trafiał. Dobrze, że Płotka tak nie szaleje ze strachu przed nimi. Dobra, potniemy ich trochę. To jest 10 level. O, skubaniec. Dawaj. Cholera, 3 ciosy na jednego schodzi. Trochę zajmie. O, proszę, jak mi przykro. O, jak mi przykro. 366? Poważnie? On ma jakiś pancerz, skubaniec. O nie, może nie jednak. Oho, podpalony, jak mi przykro. Łapę mu obcięliśmy. W ogóle to wygląda trochę komicznie, ale nieważne. Teraz ty. Dezerterze. Hoho! Uwielbiam te ulepszenia meczy. Już? Dobra. Zobaczmy, co oni pilnowali. Wydata stronica odwar z Algula. Spodnie myśliwskie. Powiem wam, że przy słowej dupy nie urywa lód, no ale... No właściwie będziemy mogli mieli co sprzedać albo rozebrać na części w przyszłości. Więc może aż tak źle nie jest. Odpiszmy grę i pojedziemy tutaj. Później tu mamy... O Boże. No... Holy shit, ile tych znaków zapytania jest. Myślę, że większą część tego odcinka będziemy na tym... spędzać na czyszczeniu tych znaków zapytania, bo jestem ciekawy. Opuszczone miejsce. O! O, wow! Ho, ho, ho! Ile ich jest tutaj? Piąte levele. Chyba trafiliśmy na miejsce. Odpowiednie na nasz poziom. Wydaje mi się, że Płotka tutaj może zaświrować odrobinę. Wszyscy mają kuszę, okazuje się. Dobra, odjedźmy od nich, żeby Płotka nie
spanikowała i wrócimy. Obetniemy łeb temu. Sami kusznicy. Dobra. Znowu odejdziemy. O Boże, ale pudło. O kuźle. Proszę mi nie strzelać do płotki. Wolałbym część z nich przynajmniej wykończyć na koniu, bo... Kuczników tam jest nie lada. A ci wydają się... nie trafiać. Jak jesteśmy na koniu. Dowódca renegatów. Ilu ludzi jeszcze zostało, nie wiadomo. Tak z 5 mi się wydaje, może nawet więcej. Tego to musiał zaboleć. Na pół go przeciąłem. I zawisł w powietrzu. Grawitacja przestała funkcjonować w tym miejscu. O, wow. No, to nie było udane. Powiem wam, że nie mamy życia za wiele. Więc prawdopodobnie po tej walce będziemy musieli odpocząć. Dobra, teraz wy dwaj tutaj, panowie. O, skubań jest twardy jak stal. Ho, wow, dorwali mnie. I Geralt stoi sobie, jak gdyby nigdy nic. Nach, to szlak trafi. Może spróbujemy bez konia. I kiedy ja zapisałem grę? Dobrze, że po tamtej walce. Okej. Gra mi się skraszowała i później nagrywałem dalej i zginąłem drugi raz, więc to wytnę, haha. Będziecie nieświadomi, że zderpiłem po raz drugi. Znaczy bylibyście, gdybym wam tego nie powiedział. No nieważne. W każdym razie, próba numer 3 w tym razie. W takim razie, holy shit, język polski jest różna rzecz. I mam nadzieję, że tutaj się sprawdzi powiedzenie do 3 razy sztuka, bo zaczynam być sfrustrowany. Hello. Pewnie powinienem to stosować bardziej intrygentną taktykę, a nie huzia na juzia. Jakoś to będzie, ale... Nie, nie będę. Chcę ich trochę osłabić, przynajmniej na tym koniu. O, to było bolesne. Prawie że. Nie byłby to tak duży problem, gdyby oni wszyscy nie byli uzbrojeni w kurze, panie Geralcie. Nie wiem, czy pan się ze mną zgadza. Ała, okej. Okay. Nie wiem, to jest kanonada normalnie. Kanonada. Dobra, idziemy tutaj. To jest ich mniej, jeden napina. Swoje narzędzie zbrodni. Omijamy. I... atakujemy. Nie kupą. Żadną kupą. Bełtem. Oh my god. O. Nieładnie. Brąz. Dobra. I uniki. Uniki. Dobra. Teraz. Chciałbym ich móc trzech na raz uderzyć. Czy to się udało właśnie? Holy shit. Bym był bardzo zaskoczony w nogi. Jaskółki nie mam. Powiem wam, że jaskółki nie mam. Trochę mnie martwi. Sytuacja moja. Musimy się wycofać. Wycofamy się i zregenerujemy zdrowie. Taki mam plan. Ciekawe, czy oni zregenerują zdrowie. Zapomnieli o nas bliska i pozwolili nam pomedytować przez godzinę. Ma to sens. O, mogę używać znaku Quen na koniu. Wow. Cześć kolego, samotny. Renegacie. To nie zadziałało, tak jak miał zadziałać. Skółka jeszcze raz i schodzimy z konia. Ludziska. Pożałuję tego, cholernie. A może nie? Z
Zobaczcie, jaka menda. Aha, nie udało mu się. Może dacie radę, tylko nie tak. Za dużo was, panowie. Idziemy stąd. Geralt. Holy fuck. To jest mrowie przeciwnika. Tego skłamajcie. Dobrze, Geralt. Teraz chodźcie, cofamy. Jim Quen. To jest dowódca, więc może nie. Mamy jakieś... eksplodujące... petardy? Coś mi się wydaje, że dźwięki nie pasują do tego, co się tutaj dzieje w tej grze. W tym momencie. Jim Quen jest huki, gromu. Bo powiem wam, że raczej tutaj powinny tym uderzeniom towarzyszyć cięcia, a nie uderzenia łokciem w twarz, czy cholera wie. No ale nie narzekam, bo idzie całkiem nieźle. Tutaj mam jeszcze jednego renegata, któremu przywalę silnym ciosem dwukrotnie, a później wykończę lekkim. I sam przywódcę renegatów. Okej, to poszło od razu lepiej. Wow. 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 No i cóż, ludzie się wprowadzili. A my jesteśmy szczęśliwi. Pięknie, Geralt. 10 na 10. Plus znak jakości. No, jestem ciekawy, czy jakiś lód to jest. Fistek. Sprzedają. Czy tam fistech. A właściwie to nie sprzedają, a posiadali. To były ćpuny. Potrzebowali pomocy, a my ich zaszlachtowaliśmy. Mogli być uzależnieni. Mogli nie wiedzieć, co robią. Jesteśmy przeciążeni. A to oznacza jedno. Będziemy mieli problem. Będziemy mieli problem. Ale kolejny znak zapytania sprawdzony i wyczyszczony ludziska. Więc ja skończę nagrywanie na dzisiaj w tym miejscu. Jak mówiłem, trochę mnie czas goni. Też mam gości, więc nie chcę całego dnia spędzać przy komputerze i truć im życia. Więc tak, będą krótsze odcinki, ale to powinno się tutaj niedługo skończyć. Będą normalne już, normalnej długości odcinki, jak się pojawiały. Dziękuję wam za oglądanie z całego serducha. Mam nadzieję, że wam się podobają, mimo ich długości, te odcinki. Jak zwykle zapraszam na streamy codziennie o 19 na Twitch TV Bungo 21. I cóż, ludziska, do usłyszenia i do następnego razu.